nie ma mniej ważnych meczów czy ważnych meczów. Nie ma takiej, nie powinno być takiej sytuacji. Zawodnicy albo myślą o czymś innym, albo przygotowują się do następnego meczu, brak koncentracji, a to myślę, że umiejętności. To chyba my mamy tylko jeden problem, że napastnicy nasi nie chcą strzelać, bo mają przyjaciół bramkarzy. To jest jedyny nasz polski problem. Dzień dobry, Jakub Żychliński. W kolejnym magazynie Ekstraklasy moim gościem jest były znakomity reprezentant Polski, Dariusz Dziekanowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nim przejdziemy do konkretów, mam takie ogólne pytanie. Jak po tych trzech kolejkach i kilku meczach polskich drużyn w europejskich pucharach ocenia pan poziom naszej ligi? Czy idziemy stale do przodu, czy jest gorzej w porównaniu choćby z zeszłym sezonem? No tak, wydaje się, że tutaj jeżeli przez pryzmat na te Legii będziemy patrzeć, no to Legia sobie znakomicie poradziła w tym drugim meczu, znaczy w drugiej rundzie wygrywając z Celticiem i to jak gdyby zatarło to takie niezbyt dobre opinie i niezbyt dobrą grę Legii Warszawa. Wszystko zależy od, tak jak gdyby wszystko jest podporządkowane temu jednemu celowi, czyli awans do Ligi Mistrzów, a przynajmniej do Ligi Europy. No ale inne drużyny myślę, że no niezbyt dobrze sobie radzą, bo myślę, że tak jak Lech Poznań, który ma tylko 5 punktów, Lech Poznań, który przegrał z islandzką drużyną i Lech Poznań, który no poza tym pierwszym meczem z Piastem Gliwice wygrał bardzo łatwo 4-0, no to niezbyt sobie dobrze radzi. Myślę, że tutaj mamy problem też z tą sytuacją, że bardzo długo nie występujemy w jakichś poważnych rozgrywkach klubowych i nasze kluby mają problem, gdy jest troszeczkę szersza kadra, jak tą kadrą gospodarować. I to jest rola trenera, który tak musi nawet rotować składem, aby było zwycięstwo, aby było zadowolenie. Nie ma mniej ważnych meczów czy ważnych meczów. Nie powinno być takiej sytuacji. Przejdźmy już do meczu Legii z Górnikiem Zabrze. To spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Takie mam pytanie, czy któryś z zawodników Legii się pana zdaniem wyróżnił na tyle, żeby właśnie awansować do tej pierwszej jedenastki, która gra w najważniejszych meczach? Ja myślę, że początek meczu miał bardzo dobry Kosecki i naprawdę bardzo dobrze radził sobie z Sadzawickim, czy tam Gergel grał po tej stronie i faktycznie te akcje indywidualne były bardzo dobre. Potem troszeczkę znikł w drugiej połowie. Sądzę, że trudno w Legii tak naprawdę kogoś wyróżnić, gdyż każdy grał, ja myślę, że przeciętnie bardzo i tutaj nawet i Kuciak popełnił błędy, tak jak przy pierwszej bramce. No tak gra nie była taka płynna i myślę, że może gdyby Piech wykorzystał te 3 czy 4 sytuacje, które miał 100%, myślę, że może obraz byłby troszeczkę inny. Ale tutaj tak nie możemy powiedzieć o pechu, ale raczej idziemy w stronę braku umiejętności, bo my cały czas szukamy jakiegoś wytłumaczenia mentalnego, prawda, że zawodnicy albo myślą o czymś innym, albo przygotowują się do następnego meczu, brak koncentracji, a to myślę, że umiejętności, gdyż te sytuacje, które były, to naprawdę z tych 4 powinien przynajmniej 2 sytuacje wykorzystać, co zrobił nawet Marek Saganowski, który tak naprawdę nie zawodzi, że na tyle meczów, co on wychodzi, czy w pierwszym składzie, czy w rezerwie, to wiemy, że jak będzie miał 2 sytuacje, to jedną wykorzysta.